Zioła i zdrowie. Cóż tu jest wspólnego? Bardzo dużo. Zioła to korona bioróżnorodności. Piękne, różnorodne. Są lekarstwem i są też pożywieniem. Dla ludzi, dla wszystkich istot żywych, dla zwierząt, a także zioła nawzajem dla siebie są lekarstwem. Zioła rosną wspólnie ze zbożami, z roślinami użytecznymi, które są dla nas pokarmem. I właśnie bardzo ważne, że one są z tymi zbożami, z tymi okopowymi, bo one też leczą i uszlachetniają te rośliny. Przez to, że w systemach korzeniowych mamy bioorganizmy, że ta gleba jest bogata, to też mamy bogaty smak tych naszych ziemniaków, marchewki, warzyw, zbóż, zioła, korona bioróżnorodności. Zioła nad Z to mamy jeszcze coś najważniejszego, można powiedzieć, dla nas. Zdrowie. Cóż to jest zdrowie? Na pewno tajemnica. Na pewno jest to coś bardzo cennego, czego się nie da kupić za żadne pieniądze. Można to porównać z miłością. Tak jak człowiek karłowacieje i nie potrafi żyć bez miłości, tak człowiek nie potrafi żyć, nie ma życia bez zdrowia. Jak podupadamy na zdrowiu, no to zaczynają się problemy. Człowiek choruje, jest słaby, jest cierpiący. A któż chce cierpieć? Niestety, czasy mamy takie, że sami jesteśmy kowalami swojego losu i sami przyczyniamy się, że cierpimy. Dzisiaj dbać o zdrowie, to przede wszystkim należy dbać o pożywienie. Trzeba zachować tą myśl i zasadę Hipokratesa, że pożywienie powinno być jak lekarstwo, a lekarstwo powinno być jak pożywienie. Czyli jedno nie wyklucza drugiego, a wręcz po prostu zastępczo działa. Więc to jest bardzo ważne. Pożywienie, żywność lokalna, kontakt człowieka ze środowiskiem, w którym żyje, z roślinami, ze zwierzętami, ze swojego otoczenia. Jesteśmy w górach. Kiedyś starzy górale mówili tak, że najzdrowsze to jest to, co rośnie koło chałupy. I dlatego w ogródkach swoich mieli wszystko. Na swoich zagonach też mieli wszystkie rośliny, które były im potrzebne do samowystarczalności. Mieli troszeczkę żyta, żeby był chleb, żeby była kasza, żeby były prażuchy, żeby była mąka. Mieli owies, bo mieli przecież pomocnika, konia. Mieli ziemniaki. Jeżeli miał hektar pola, to już stać go było utrzymać rodzinę i jedną krówkę, bo tak się liczyło. Hektar pola zabezpieczał byt jednej krowie. Wystarczyło potrawy dla krowy i wystarczyło pożywienia dla ludzi, dla rodziny. Czyli było mleko, sery, masło, zawsze jakieś kurki jeszcze po placu latały, w górach oczywiście owieczki. Każdy gazda miał ze dwie owce przynajmniej mleczne. Jagniątka zostawały w domu i się pasły koło chałupy z krówkami, żeby na jesień była jagnięcina i baranina do garnka. Natomiast owce szły do bacy na halę i tam gazda, w zależności od tego, ile tych owieczek na hali miał, miał jeszcze od bacy deputat, od czasu do czasu szedł na halę po osypki, po ser. I tak pięknie się gospodarowało, wszystko się uzupełniało. Baca wiedział, jakie rośliny rosną na hali, na polanach, gdzie wypasał. Wiedział, które rośliny podawać owcom, jak miały jakieś problemy żołądkowe. Wiedział, które rośliny są trujące, więc stada chronił, żeby akurat nie pasły się w tym terenie, żeby nie naskubały.
Tak samo gospodyni w domu, czy gospodarz. Zioła były na podorędziu, jak to się mówi. Były herbaty ziołowe. Nie chodziło się do sklepu po herbatę, tylko się herbaty samemu robiło. Były herbaty letnie i były herbaty zimowe. Podstawą tych letnich herbat były te wszystkie nowaliki, które na wiosnę zakwitały. Więc były liście poziomki, kwiaty poziomki. Były liście, były kwiaty głogu. Głóg był bardzo ceniony, wzmacniający, był przede wszystkim wzmacniający na serce. Były kwiaty i liście maliny, lipiec, kwitła lipa, zbierało się lipinę. I później na jesień komponowało się już herbatki zimowe, gdzie był dziurawiec, gdzie była lipa, były maliny, były suszone owoce jeszcze, były jeżyny, liście z tych jeżyn. Praktycznie wszystko, co rosło na polach i łąkach. Koniczyny polne, białe, czerwone, mięta oczywiście, mięta to letnie zioło, zawsze się na orzeźwienie. Mięta jeszcze jedną bardzo cenną tutaj miała funkcję, że jeżeli coś miało nie taki za bardzo smak, na przykład kiedyś nie było lodówek, gotowało się mięsko, był upał, czasami to mięsko już było takie troszeczkę nie za bardzo, no to gospodyni wiedziała, ile mięty wrzucić do garnka, żeby rosołek był super, żeby ładnie pachniał. Mówiło się, że mięta jest na mięta cię opamięta, więc wszystko mięta naprawiała. Była melisa w ogródku. Oczywiście zawsze był nieodzowny nagietek, król kosmetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zewnętrznej na wszystkie maści, olejki. Wiadomo, że nagietek jest składnikiem wszystkich maści na skórę, na stłuczenia, na siniaki. Był ogórecznik o smaku właśnie ogórków. Była bergamotka, inaczej złota melisa. Listki to wspaniały dodatek do herbat. Do mięs także. Do marynat, ale najwspanialsze to są właśnie te płatki, które się zrywa i robi się z nich syropek na garnuszek takich płatków. Daje się litr wody, daje się kilogram cukru i po dniu takiego moczenia odgotowywuje się wspaniały różowy syropek, który się zakwasza na przykład cytryną. I jest wspaniały syrop aromatyczny, bardzo cenny na przeziębienia, na wzmocnienie, no a latem właśnie do wody taki orzeźwiający. Zdrowie. Właśnie musimy o zdrowie dbać. Przede wszystkim dbać o zdrowie to dbać o układ pokarmowy, o pożywienie, o to, żebyśmy mieli naturalną florę bakteryjną. Mówi się o wieku XX, że jest to wiek antybiotyków. Wynalezienie antybiotyków rozwiązało wiele problemów medycznych. Jest to niesamowite narzędzie w ręku lekarzy, ponieważ pozwala chronić pacjenta przed tymi różnymi skutkami ubocznymi po zabiegach, po operacjach. Ale jak to się zawsze zwykło mówić? Co za dużo, to niezdrowo. No i tak przesadziliśmy z tymi antybiotykami. W paszach dla drobiu, dla trzody. Sami ludzie też troszeczkę nadużywają, zapominając o tym, że antybiotyki wyniszczają wszystko. Wyniszczają tą florę bakteryjną chorobotwórczą, ale też wyniszczają tą, która jest niezbędna, z którą człowiek musi żyć w symbiozie. Musi żyć, żeby być zdrowym. Dlatego mówi się, że XXI wiek to jest wiek probiotyków, czyli wracamy do źródła. Przecież myśmy bardzo dużo kiedyś jedli kiszonej kapusty, ziół, kisiło się zioła. Kiedyś nie używało się tyle cukru do przetworów. Jagody się zbierało i z małą ilością cukru wystawiało się na słońce. Później sok się wyciskało z tych jagód i zamykało się w butelkach. One były tylko płócienkiem zawiązane. Ten sok był niesamowity. On właśnie był sfermentowany
ale tam były te probiotyki. I dzisiaj jest znowu moda i powrót, ja bym to nawet nie nazwała modą, bo to może złe słowo, ale ja bym powiedziała, że jest świadomość, że trzeba wracać do tych metod i do tych sposobów dbania o zdrowie, które się sprawdziły kiedyś. Wiadomo, że kapusta to jest praktycznie uniwersalne zioło. Jest to warzywo, ale jest to uniwersalne zioło, które i w postaci naturalnej surówki, i w postaci gotowanej, i w postaci soku z kapusty, i w postaci okładów zgotowanych płatów kapusty, na przykład na przeziębione oskrzela, czy na ból głowy, czy na jakieś inne dolegliwości. No niesamowite właściwości ma właśnie ta kapusta, której kiedyś jadło bardzo dużo. Szczególnie tutaj w górach nie trzeba było mięsa. Wystarczyło, że na zimę był worek fasoli, że była beczka kapusty i w piwnicy ziemniaki. I do przednówka spokojnie można było wytrwać. Mówię do przednówka, bo zawsze w tych małych gospodarstwach był okres oczekiwania o nowe plony, o nowe ziarna. Jak już dojrzało zboże na polu, jak już gospodarz poszedł i już zobaczył, że to żytko jest twarde i przyniósł parę kłosów do domu, to w domu była radość, bo już było wiadomo, że skończyła się bieda. Na wiosnę zwykle jadło się to, co urosło w lesie, w polu, nowaliki, szczaw, koniczynę zajęczą, różne właśnie te pierwsze roślinki, które się pojawiały, stanowiły już pożywienie. Lato też było nacechowane na zieleninę, na ogródek, na pole i jeszcze był nabiał, bo się cieliły krówki, była cielęcina, ale było dostatek mleka, sera, masło swojskie, śmietana. Także przez lato zbierało się te witaminy, paswiska krówki miały niesamowite mleczko, masło było żółte, pachnące łąką. Sama witamina, to nie to, co dzisiaj mamy wysoko przetworzone produkty i później musimy się wzbogacać jakimiś suplementami diety albo sokami jeszcze specjalnie przygotowywanymi, bo wiemy, że mało mamy witamin, mało mamy właśnie tych enzymów, tych naturalnych substancji, które są niezbędne. Mleko, wartościowe mleko to jest żywe mleko, nie pasteryzowane, nie UHT, ale żywe mleko, gdzie są enzymy, które pozwalają strawić to mleko, gdzie są właśnie bakterie mlekowe, mleko kwaśne. Wspaniała rzecz, to jest lekarstwo dla układu pokarmowego. Teraz bardzo cennym źródłem właśnie tych probiotyków, tych małych drobnoustrojów przyjaznych człowiekowi są wszelkiego rodzaju kiszonki. Więc począwszy od kiszonej kapusty, od tej kwaśnicy, kwaski z kapusty, od kiszonych ogórków i nawet wody z ogórków, poprzez kiszone zioła można przecież ukisić właśnie nagietek i wyciąg z takiego nagietka jest doskonałym probiotykiem, który jest świetnym lekarstwem na raka. Dziś nagietek odżywa, jest renesans nagietka. W połączeniu z pokrzywą i z krwawnikiem jest doskonałą kompozycją, która oczyszcza organizm z wolnych rodników. Doskonała to jest kuracja przy chemioterapii, żeby oczyścić właśnie z tych złogów, z tych różnych pozostałości po chemioterapii organizm. Powinno się właśnie takie herbatki pić. Robi się też z nagietka olej nagietkowy, który jeden z w Austrii, właśnie jeden z księży, tak u nas kiedyś był ojciec Grzegorz i do dzisiaj mamy receptury ojca Grzegorza na różne specyfiki ziołowe, to tak w Austrii jest ksiądz, który udokumentował wyleczenia właśnie olejem nagietkowym, który w bardzo prosty sposób się sporządza, bo się bierze po prostu 5 deko tych suszonych kwiatków z nagietka i zalewa się na 12 dni olejem, najlepiej olejem na zimno tłoczonym, może być rzepakowy, może być dobry olejek z oliwek, i wstrząsać należy codziennie po 12 dniach wycisnąć ten olej. Taki olej powinno się dwa razy dziennie na czczo
i jeszcze tak pół godziny przed ostatnim posiłkiem, żeby już później spokojnie sobie spać w nocy. Bardzo świetnie oczyszcza taka kuracja organizm i wzmacnia, bo olej jeszcze ma dodatkowe witaminy, wiadomo. Mamy na łąkach naszych, o tu jest właśnie wiesiołek dwuletni. To jest wiesiołek ojca Grzegorza, tak akurat się składa, że u mnie w gospodarstwie harbaciane pole rośnie właśnie wiesiołek z nasion, które dostałam od świętej pamięci wspaniałego ojca Grzegorza. Mamy tutaj niecierpek, z którego jest wspaniała herbata. Wystarczy tych liści niecierpka nazbierać. Na jeden dzień je po prostu gdzieś umieścić pod przykryciem, żeby troszeczkę przyfermentowały. I tak jak herbatę, wysuszyć w ciepełku, doskonała herbata, nasza, domowa. Tutaj mamy właśnie tą bergamotkę, która rośnie bardzo ciekawie, bo jak się pozbiera płatki, to właśnie z tego koszyczka nasiennego wyrasta piętrowo następna i następna. I tak można od lata do jesieni zbierać te płatki i właśnie robić sobie takie syropki. Mamy tutaj ogórecznik z pięknymi kwiatami niebieskimi. Doskonały dodatek do sałatek. No a już nie mówię o kwiatkach, jak pięknie udekorują sałatkę warzywną, a szczególnie taką ziemniaczaną, marchewkową, ogórkową. Coś pięknego. Zioła. To jest właśnie to. Zdrowie. No, bezpieczeństwem takim zdrowotnym dla zdrowia to są właśnie zioła. Nie chemia. Bo chemia leczy, żywi, ubiera i zabija. Taka jest prawda. Więc wszystko trzeba robić z głową i z rozumem. Po to Bozia rozum dała, żeby go głowa używała. A to moja suszarnia przydomowa. Bardzo prosta do zrobienia. Wystarczy parę desek. Wystarczy siatka dopuszczona do kontaktu z żywnością. I już można mieć przy domowym ogródku trochę ziółek i pięknie tutaj ususzyć. Suszarnia jest zrobiona pod właśnie ideę czystszej produkcji, czyli minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, oszczędność energii, oszczędność zasobów naturalnych. Jest zrobiona z blachy, która na zewnątrz jest czarna, więc słoneczko jak operuje, to tu jest taka temperatura sięgająca ponad 60 stopni nawet, więc nie trzeba prądu, żeby dogrzewać, tylko wentylator pompuje powietrze na dół i suszarnią przez półki jest wyprowadzane na zewnątrz rurą. Bardzo prosta szufladowa suszarnia, także dobry pomysł. No i tak, mamy tutaj ziółka, mamy tego naszego wspaniałego nagietka, króla kosmetyki zewnętrznej i zewnętrznej, czyli zapas jest dla całej rodziny, dla synów z rodzinami, dla wnuków, dla babciów, dziadków i dla przyjaciół, dla nieprzyjaciół też, bo trzeba kochać wszystkich. Mam tutaj właśnie krwawnik suszony, mam nagietka już zapas spory i jeszcze do jesieni będzie kwitł, jak będzie pogoda. Mięta też pięknie ususzyła się i gałązki maliny, młode listki maliny też są doskonałe na przeziębienie, mieszanka do lipy, do owoców z dzikiej róży, do jabłuszka kruszonego do tego, mięty, melisy, pychotka. Bogactwo ziół, ale nasz język jaki jest bogaty, jak się zastanowimy nad każdym słowem, każde słowo praktycznie można opisać zdaniem i to takim zdaniem rozwiniętym. Chociażby teraz akurat tak się składa, że mam kontakt z ludźmi biednymi, ubogimi, ludźmi, o których się mówi, że są wykluczeni społecznie, wykluczeni. Bardzo nie lubię tego słowa. I pracuję nad tym, żeby tych ludzi włączyć, żeby nie wykluczać, żeby włączyć w społeczeństwo. Biedny. Co to znaczy biedny? Człowiek biedny to jest biegnący do dna. I podstawowym zadaniem społecznym, naszym obowiązkiem braterstwa, solidarności z bliźnimi, a kto to jest bliźni? To jest człowiek poraniony i zabliźniony. Bliźni, czyli człowiek, któremu coś w życiu się wydarzyło,
i ma trudny okres w swoim życiu. Trzeba temu człowiekowi pomóc, dlatego bliźni. Biedny, biegnący do dna, nie. Trzeba ten bieg zatrzymać. I trzeba przekształcić, żeby ten biedny stał się ubogim. Bo biedny to jest człowiek, który nie ma nadziei. Jak on spada na dno, to on nie ma nadziei, zgubił nadzieję. Natomiast człowiek ubogi to jest człowiek uboga, a uboga zawsze jest ratunek i tam jest nadzieja. Więc jeżeli człowiek jest ubogi, to jest na drodze do wyjścia z tego poranienia, z tych problemów, czyli to wszystko się zabliźni i można takiego człowieka włączyć w normalne funkcjonowanie. Dlatego dzisiaj tak ważną sprawą jest właśnie troska o bliźniego. Mówi się o ekonomii społecznej dzisiaj. A cóż to jest ekonomia? Jak nam się to pokrzywiło? Ekonomia to jest nauka o domu, podobnie jak ekologia jest nauką o domu. Tylko ekologia jest nauką o relacjach panujących w domu. Dom to przecież nasza ziemia też, nie tylko rodzina. A więc relacje między ludźmi, między państwami, między społeczeństwami, relacje człowieka do przyrody, do zasobów naturalnych. Człowiek ma sobie czynić ziemię poddaną, tak, ale kochaną. Czyli to poddanie musi być takie właśnie solidarne i zatroskane o przyszłość, bo ziemia nie jest naszą własnością. Jest własnością naszych dzieci, które przecież kochamy, naszych wnuków, czyli przyszłych pokoleń. My na razie mamy ją w pożyczce, mamy ją pożyczoną, a każdą pożyczkę się oddaje z procentem. Więc naszym obowiązkiem pokolenia, które czyni sobie ziemię poddaną, jest oddać dzieciom, wnukom tą ziemię ubogaconą. Tak to powinno być. Czyli ubogi to jest taki, który ma szansę, który ma nadzieję. I róbmy wszystko, żeby właśnie nie było ludzi biednych. Co najwyżej niech będą ubodzy i wszystko będzie okej. Jeszcze mamy takie piękne słowa, które nas dają nam po prostu nadzieję na wyzdrowienie, na przykład szpital. Wiadomo, że szpital jest potrzebny ludziom, którzy mają problemy zdrowotne. Ale znam ludzi, którzy szpitala nie widzieli w życiu i dożyli 90 parę lat, nawet 100. Mój tato pierwszy raz w szpitalu był, w ogóle jak sobie siekierą do kolana zaciął. To nie była choroba, to był przypadek. Ale są ludzie, którzy po prostu leczą się różnymi sposobami domowymi. Przede wszystkim są zahartowani, przede wszystkim się dobrze odżywiają, czyli nie mają problemów z wydalaniem tych toksyn, tych złogów, które się gromadzą z żywności przetworzonej. Z tego, co wyczytałam, to prawdopodobnie, bo aż mi się wierzyć nie chce, człowiek zjada w ogóle około 9 kg chemii w ciągu roku. Czyli to wszystko gdzieś organizm musi przez siebie przetworzyć, musi to wydalić, to co jest niepotrzebne. No więc jest to niesamowita fabryka, bardzo obciążona. Wracając jeszcze do tych takich wspaniałych słów, na przykład mówi się smacznego. Kiedyś to nasze staropolskie pozdrowienie, jak się widzi kogoś spożywającego posiłek, to się mówi smacznego. A dzisiaj, jak popatrzymy na półki sklepowe, słuchajcie, są takie smakołyki, tak pięknie pakowane. Och, reklama, reklama. Czyli to jest ponowne kłamanie, czyli reklamuje się te pięknie opakowane słodkości, pyszności. A niestety nie możemy powiedzieć smacznego, bo smaczna może być też trucizna, więc jak chcemy kogoś pozdrowić przy posiłku, to pozdrawiajmy go na zdrowie. Więc jak będzie na zdrowie, to na pewno będziemy życzyć mu, żeby na talerzu miał samo zdrowie, miał dobre jedzonko. I tak możemy tutaj mnożyć porównania, dlatego nasz język polski jest bardzo bogatym językiem. Jest tyle synonimów, jest tyle określeń na taką samą rzecz, na takie same zachowanie. Czasami serce boli, jak widzi się, jak my ten dzisiejszy język po prostu skracamy, jak posługujemy się skrótami,
nie mówimy całym zdaniem, nie używamy tych pięknych przymiotników, tych pięknych określeń. No trzeba byłoby wrócić do naszych starych lektur właśnie, do poezji, do Mickiewicza, do Sienkiewicza, do Konopnickiej, do Prusa. Piękny jest polski język. Bogaty, tak jak bogate są nasze łąki, nasze pola właśnie w różnorodność biologiczną. Dlatego jak byłam w Austrii, w Krems, na forum dotyczącym suwerenności żywnościowej, to tam rolnicy z Niemiec, Szwajcarii, Francji powiedzieli do polskich rolników coś takiego. Rolnicy, słuchajcie, wy jesteście 30 lat do przodu przed rolnikami naszymi, dzięki temu, że byliście 50 lat do przodu, że nie wpadliście w pułapkę zielonej rewolucji, nie wpadliście w pułapkę nawozów sztucznych, herbicydów, pestycydów. Nasze pola są polami monolitycznymi, jednolitymi, gdzie jest jedna roślina, reszta wszystko jest wytrute. U was na polach jeszcze można spotkać zioła, można spotkać maki, chabry. I to jest piękne. I chrońcie i nie dajcie sobie tego, nie dajcie się z tego wyrwać, z tej dobrej drogi, którą idziecie. Nie popełnijcie tego błędu, który myśmy popełnili. Także to może tutaj jest taki właśnie apel do rolników, żeby się dowartościowali, bo rolnik to nie jest zawód. To jest rolnik, to jest artysta. To jest sztuka rozumienia ziemi. To jest tak jak muzyk słyszy dźwięki, umie je opisać, wie, jaka to jest tonacja i może jeszcze tak poukładać, że skomponuje piękny utwór. I tak samo rolnik swoją pracą i tym wyczuciem, obserwacją przyrody, współpracą z twórcą, z przyrodą, z pogodą, on z tej gleby, z tej ziemi, której po zapachu pozna, czy ona da plony, czy coś jej potrzeba. To właśnie rolnik jest artysta. Tak bardzo się zdewaluował się rola rolnika właśnie w społeczeństwie. Na naszych wsiach są biedronki, są korporacyjne, sieciowe sklepy. Mało jest sklepów lokalnych. Rolnik nie ma dostępu do rynku. Przecież ta ostatnia ustawa, gdzie rolnik może sprzedawać, ale nie wolno pod zadaszeniem, to co, rolnika ma piorun szczelić albo go grad zabić? No chwileczkę, takie zapisy w ustawach to są żenujące. Rolnik to jest gwarant, dlatego powinniśmy dbać o rolników, bo to jest gwarant bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Najpierw społeczności lokalnej, dlatego na przykład w Austrii, w Tyrolu obowiązuje zasada, że żywność lokalna najpierw idzie do lokalnych sklepów, a dopiero nadwyżki żywności są kierowane na rynek zewnętrzny. Tam nie ma korporacyjnych sklepów, tam nie ma Tesco, tam rolnik bezpośrednio z konsumentem z miasta, oni współpracują, oni się wzajemnie uzupełniają. Mieszczuk idzie do rolnika po ziemniaki, po marchewkę, po śliwki, a nie biegnie do Biedronki, tak jak u nas, czy gdzieś. Po mleko też się idzie do rolnika. Nie idzie się do Biedronki po mleko uchate, które jest mlekiem trupem, gdzie nie ma właśnie tych drogocennych enzymów pozwalających prawidłowo trawić to mleko i nie ma właśnie tych organizmów żywych, nie ma bakterii mlekowych. Rolnik, tak jak powiedziałam, jest na służbie ziemi i na służbie społeczeństwu i dlatego najwyższa pora, żeby właśnie docenić tą służbę i tą ciężką pracę rolnika i za wszelką cenę tak kierować, tak sterować polityką rolną, polityką rozwoju wsi, żeby nasza wieś się nie wyludniała, bo to jest błąd. Europa po roku 2010, który był uznany za rok bioróżnorodności, bo już wtedy powiedzieli, no koniec, musimy coś robić, musimy ratować te zasoby przyrodnicze. Nie może być gospodarstw. Akcja. I dlatego od 2010 roku Europa robi zwrot. Odchodzi od rolnictwa intensywnego
I wracamy do rolnictwa ekstensywnego, czyli będzie ekologizacja rolnictwa. My takie rolnictwo mamy. Nasze rolnictwo tradycyjne właśnie ma charakter takiego rolnictwa ekstensywnego. Rolnictwa właśnie bardziej ekologicznego niż rolnictwa przemysłowego. I to jest nasza przyszłość. I to jest nisza, którą powinniśmy w Europie wypełnić. Dlatego jest bardzo ważne, żeby rolnik przede wszystkim mógł sprzedawać swoje produkty bezpośrednio z rolnictwa. Tutaj nikt nie powinien ingerować w relacje między konsumentem a rolnikiem. To jest krótki łańcuch, to jest jedno ogniwo. Tu nie potrzebne są żadne przepisy. To są relacje dwóch dorosłych obywateli. Ja u ciebie kupuję, ty produkujesz, ja ci płacę. To jest właśnie sprzedaż bezpośrednia i to się w Europie robi, dlatego w Polsce jak najszybciej to powinno być zrobione, bo inaczej naprawdę bardzo się krzywdzi rolników. Bardzo. Będę kończyć, bo tam mój rek się już piszczy. No zwierzątka też są nam potrzebne. To są nasi przyjaciele, to są nasi strażnicy też. No ja mam takie trzy.